Tak, to jest ostatnia prelekcja, więc jeśli chcecie wcześniej pójść na afterparty, to możemy. Ale jeśli jednak chcecie posłuchać o Serverless, to podziwiam za wytrwałość i pojawienie się tutaj. Tak, będziemy rozmawiali o Serverless. Ktoś miał w ogóle styczność Serverless? Pojęcie samo? Okej, mało. No dobra, postaram się wytłumaczyć w takim razie. Nie, no rozumiem, ale jest część serverlessowa i później serverless w PHP, to jest dwie różne rzeczy, ale postaram się wytłumaczyć jedną i drugą. Działa mi clicker. O, już mi działa. Ale zacznę może od takiej podróży w czasie trochę, takiej mojej osobistej. To są PHP kony chyba, jeśli coś mam źle, to poprawcie mnie, ale chyba to są wszystkie. To jest 10, tak? Dobrze? Liczyłem. Zaczęły się w 2010 roku właśnie od logotypu PHP.con. CE traktuję też jako PHP.con, bo to w sumie była podobna impreza w Górach Świętokrzyskich. Mnie tam nie było, więc tutaj wyszerzyłem sobie trzy pierwsze, bo tak naprawdę mój pierwszy PHP.con to był właśnie tutaj w Szczyrku w 2013 roku. Na dwa poprzednie próbowałem się zapisać, ale zawsze było za późno, bo już miejscówki były wyprzedane. I w 2013 zrobiliśmy to zawczasu, więc to była pierwsza przygoda. No i później, jak już widzicie, w kolejnych latach za każdym razem się pojawiałem, nawet chyba z wyjątkiem pierwszego zawsze jako speaker, więc jest mi niezmiernie miło i teraz tutaj być. Kim jestem ja? Nazywam się Sebastian. Obecnie pracuję w Elastiku, czyli twórców Elasticsearch, Kibana, Logstash, Bitsy. Wcześniej byłem zaangażowany w Showroom i GoldenLine. No i w PHP już siedzę kilka lat. Nie, pewnie możecie to stwierdzić nie tylko po PHP konach, ale po właśnie tutaj tym 15+ już podaję, już dalej nie liczę. No i interesuję się też tematami serverless, nie tylko jakby PHP-owymi, ale ogólnie tą technologią. Więc czym tak naprawdę jest serverless? Tu widziałem niedużo rąk, więc postaram się wytłumaczyć, bo tak naprawdę to nie jest, to jest może taki buzzword ostatnich 2-3 lat może, ale technologia tak naprawdę już istnieje, jest od dość dawna. Jednym z takich chyba przykładów, który każdy zna, to jest Amazon S3, czy ogólnie storage'owe rzeczy. No i można powiedzieć, że to jest serverless, tak? My tych serwerów nie utrzymujemy, mamy to jako usługę, sobie coś tam zapisujemy, zwykle w chmurze, ale nie musimy się jakby zajmować tymi serwerami. Tu o to też chodzi w serverless, tak? Czyli definicja to nie jest, że tych serwerów nie ma, bo oczywiście gdzieś to jest hostowane, tylko my tymi serwerami nie musimy zarządzać. Ani na poziomie aktualizacji systemu, nie wiem jaka tam jest dystrybucja, jak to jest ze sobą spięte, jak działa sieć, no po prostu nas to nie interesuje, trochę korzystamy z tego jako usługa. No i jednym z takich przykładów jest S3, z którego ja bardzo chętnie korzystam, czy nawet serwery baz danych, czyli tutaj wspomniana Aurora, kolejna usługa Amazonowa, oczywiście inni prowajderzy też coś takiego mają. Czy kolejki? Właśnie kolejki w ogóle to jest AWS, którego dzisiaj znacie, jest największym jakby graczem cloudowym. To była pierwsza ich usługa i tak naprawdę oni chyba wtedy się nawet jeszcze nie nazywali AWS-em, tylko zrobili SQS, czyli kolejki tak naprawdę as a service, czyli taki serverlessowy, po prostu pisz ile chcesz, my to będziemy skalowali pod spodem. I dopiero chyba jak dodali EC2, czyli wirtualne maszyny, to nazwali, ok, to już mamy 2-3 usługi, to teraz jesteśmy cloudem, tak? Ale od tego się to zaczynało. I tutaj mam jakieś notatki, bo już nawet nie pamiętam, kiedy to było, więc zawsze muszę sobie spoglądać. SQS był wydany w 2004 roku, więc już mamy 15 lat tej technologii, więc no to jest, powiedzmy, już dość stare. Tak naprawdę PHP też, no już istniał oczywiście, ale najlepsze lata dopiero miał przed sobą. S3 na przykład, dla przykładu, jest od 2006 roku. Więc o co chodzi tak naprawdę z serverless? Tak naprawdę ma to nam pomóc uruchamiać aplikacje w trochę inny sposób niż ten taki tradycyjny, gdzie musimy zadbać od A do Z, tak? Od serwerów po łącza, po dyski, po no, tak naprawdę całą tą otoczkę, która jest wymagana, maintenance'owa. I tylko korzystamy z tej usługi, która nas interesuje, tak? Mówię, ten przykład storage'owy jest chyba taki najłatwiejszy do zrozumienia, po prostu jest tak łatwo sobie coś zapisywać w cloudzie i nie trzeba się martwić, ile tych dysków dołożyć, jak działają rajdy, jak działają backupy i tego typu sprawy. Jak to wygląda w ogóle w takim pojęciu, jeśli sobie chcemy to zobrazować? Bo oczywiście, tak jak mówiłem, te serwery wciąż istnieją. To nie jest tak, że to działa nie wiadomo gdzie, więc ktoś te serwery utrzymuje, no tylko nie my. Więc są sobie dalej fizyczne serwery. Można na tym na przykład budować kolejne abstrakcje, czyli na przykład wirtualne maszyny. No i tu macie czy Vagranta, czy obecnie Dockery, o których no właśnie teraz.
kontenery, jeszcze większa warstwa abstrakcji tak naprawdę, gdzie to wszystko jest trochę opakowane w taki, że możemy mieć inne systemy operacyjne na tym samym tak naprawdę fizycznej maszynie, więc mogliśmy sobie to dzielić. I tutaj jeszcze wkraczały takie platformy tak naprawdę, gdzie mogliśmy sobie zarządzać, powiedzmy, no nie wiem, fizyczne serwery, no to można było sobie kupić. Wirtualne maszyny, no to też VPS są oferty tego typu, albo można było sobie zwirtualizować fizyczny serwer, tak, jakimś tam na przykład Proxmoxem, czy nawet właśnie wspomnianym Vagrantem. Kontenery, no to też instalujemy Dockera, albo korzystamy z Dockerów gdzieś tam u jakiegoś providera. No i później wchodziły platformy, typu Heroku jest jedną z takich platform, tak, gdzie cała znowu ta abstrakcja jest jeszcze poziom wyżej. Bo Heroku tak naprawdę działa na AWS-ie, tak? Więc to moglibyśmy to sami zrobić, ale oni dają cały taki tooling, otoczkę dookoła, więc to jest jeszcze wygodniejsze. No i gdzieś tam na samej górze, chociaż platformy i serverless pewnie można traktować zamiennie tak naprawdę, ciężko to powiedzieć, kto jest nad czym, bo zależy z jakiej perspektywy patrzymy. Serverless jest kolejną taką abstrakcją, gdzie praktycznie nie mamy żadnej kontroli albo niewielką kontrolę, jeśli chodzi o to, jak to działa pod spodem, ale też nie musimy się tym zajmować. Więc jeśli sobie patrzymy na taką abstrakcję, kiedy tylko chcemy wiedzieć, ok, tam jest jakiś serwer i w sumie jak to działa, to nas mało interesuje. Po kontrolę, no to oczywiście w serverless jest ona jak najmniejsza, w sensie nie mamy dużo wpływu, na przykład nie mamy wpływu na to, jaki jest RAM użyty, jaki jest dysk pod spodem, system operacyjny, no to po prostu jest wszystko zdefiniowane gdzieś tam u providera. No ale po co w ogóle tego używać w takim razie? Przede wszystkim dla wygody. Nie jest to rozwiązanie dla wszystkich scenariuszy, więc nie chcę was namawiać na serverless. Ok, wszystko wsadzajcie w serverless i nie ma lepszego hostingu, bo to wszystko zależy od sytuacji, ale jeśli macie scenariusz, który się wpisuje w serverless i nie chcecie się zajmować właśnie menadżowaniem, update'owaniem, konfigurowaniem systemu, no to jest super sprawa, tak? Czyli dzisiaj na przykład było już kilka prezentacji, które poruszały jakieś łatki, żeby mieć aktualny system i tak dalej, no to wszystko zajmuje czas i tutaj właśnie serverless jest jednym z rozwiązań, gdzie to nas trochę nie interesuje i to provider za to odpowiada, a przy takiej, powiedzmy, know-how, który ma AWS czy GCP, no i wszyscy providerzy, którzy oferują takie usługi, no to de facto nikt tego lepiej pewnie nie zrobi. Nie musimy się też martwić skalowaniem. To jest, w sensie oczywiście każdemu życzę, żeby ich aplikacje z dnia na dzień obsługiwały nie wiadomo jaki ruch, ale to nie jest tylko kwestia sukcesu, że nagle nie przewidzieliśmy w naszym startupie, że nam się faktycznie uda, tylko czasami po prostu workload jest nietypowy, nawet w Polsce ruch, tak? W sensie ludzie zwykle w nocy śpią, w ciągu dnia jest ruch, no i teraz jaki serwer mamy kupić, żeby to zawsze starczyło nam zasobów. Więc serverless też jakby to adresuje, po prostu zajmuje się skalowaniem tych usług. No i tutaj trochę powiązane ze skalowaniem, ale łatwiej jest przewidzieć, jeśli potrafimy sobie wyliczyć, ile tak naprawdę wydajemy na te rzeczy, tak? Czyli jeśli mamy usługę, która jest rozliczana w modelu takim per request na przykład, to wiemy, ile nas kosztuje request serverlessowy i możemy sobie powiedzieć, ok, to mamy marżę 10% cokolwiek i łatwo powiedzieć, jaka powinna być cena dla klienta końcowego. Więc tak naprawdę serverless powinien nam dać taką możliwość, oczywiście dla niektórych scenariuszy, żeby to było łatwiejsze w utrzymaniu, skalowało się automatycznie, trochę taki odbiera nam to, tą konieczność zarządzania infrastrukturą i możemy się skupić na swojej aplikacji. Więc wracając trochę do jak to wyglądało wcześniej, mieliśmy sobie maszyny, mieliśmy aplikacje, kupowaliśmy kolejny serwer, na przykład tutaj jest taki typowy data center, stąd skrót DC, gdzie musieliśmy te maszyny dostawać. Zwykle, znaczy zawsze tak naprawdę wiązało się to z tak zwanym over-provisioning, czyli tak naprawdę musieliśmy mieć więcej zasobów niż potrzebowaliśmy, bo zawsze musimy obsłużyć tą górkę. Więc kolejna aplikacja dokładała kolejny serwer. W tym momencie jeszcze tutaj powiedzmy, że jesteśmy w czasach, gdzie nie ma wirtualizacji, więc też w sumie nawet mała aplikacja nie miała izolacji, więc nawet potrzebowała najmniejszej maszyny, która była na rynku, tak? Czyli teraz na przykład to są serwery typu 64 giga i powiedzcie, że wkładacie tam aplikację, która wysyła maila. No, może trochę overkill, tak? No na szczęście później były wirtualne maszyny, gdzie można było to podzielić i później kontenery jeszcze on top, gdzie pewnie można było to rozsądnie wydawać. Czemu w ogóle iść w rozwiązania, gdzie ktoś się zajmuje naszymi tak naprawdę zasobami, infrastrukturą? Już chyba część z was to robi, mam nadzieję. Kto jeszcze utrzymuje własny serwer DNS? Nikt, świetnie. Oszukujesz.
Nie, no bo w sensie nie ma sensu, to absolutnie akurat DNS jest jednym z najlepszych przykładów, bo to jest obrzydliwie tanie, w sensie jeśli chodzi o kupowanie takich usług, a obrzydliwie drogie, jeśli ktoś by chciał to zrobić prawidłowo, bo z definicji powinno to być rozsiane po całym świecie, powinno to być wiele serwerów, trzeba utrzymywać swój Anycast network i tak dalej, no gigantyczne pieniądze, a można to mieć jako usługę, więc tutaj jakby każdy się już przyzwyczaił, okej, mamy jakieś DNS-y gdzieś. CDN może mniej, bo czasami może to wyjść jednak taniej, kupić sobie, nie wiem, łącze u jakiegoś providera i serwować lokalnie, szczególnie jeśli macie lokalny biznes, ale jeśli macie światowy biznes, no to znowu nikt już nie stawia własnych CDN-ów, robią to firmy, które sprzedają to dalej po prostu, tak? Więc tak samo trochę powinniśmy podejść do serverless. No i mamy teraz takie usługi jak typu infrastructure as a service, platform as a service i software as a service. Tutaj jeszcze nie ma serverless. Infrastructure as a service to jest taki AWS, czyli my płacimy i dostajemy jakąś infrastrukturę, nie wiem, wirtualną maszynę, jakiś storage i tak dalej. No i tutaj AWS, GCP i różni prowajderzy. Platform as a service, no to są z kolei, tak jak wspomniałem, Heroku, ale to może nawet być G Suite od Google'a, tak, w sensie pakiet taki w sumie usług, przepraszam, nie, G Suite jest software as a service, pakiet Google App Engine, o, to, w sensie taki pakiet, gdzie mamy jakby on top, mamy infrastrukturę i na to jest jeszcze nakładka na przykład, że od razu mówią, ok, to jest aplikacja PHP-owa, więc my ci to skonfigurujemy, damy ci FPM-a i to jakoś tam działa. No i na samym końcu jest właśnie Software as a Service, czyli tutaj przed chwilą już wspomniany błędnie G Suite, gdzie mamy Gmaila i tak naprawdę nas nie interesuje, jak oni to pod spodem skalują, jakie tam są serwery i tak dalej. My po prostu chcemy wejść na stronę i to ma działać, czy GitHub na przykład, tak? I do tych skrótów pięknych akurat ładnie się wpisuje function as a service, czyli odpalanie funkcji jako usługi tak naprawdę. No i jest kilka providerów, którzy mają takie usługi, czyli Microsoft, ci najwięksi, Microsoft, AWS i Google. I to są fajne usługi, aczkolwiek jeśli chodzi konkretnie o PHP, jesteśmy na konferencji PHP-owej, to niestety jeszcze tam nie wszyscy dobrze to obsługują, więc tak naprawdę zostaje nam tylko AWS Lambda. I to nie jest, w sensie ja na przykład, jeśli mam tak określać preferencją, wolałbym, żeby to był Google, bo akurat jakoś bardziej lubię ich infrastrukturę, ale faktycznie AWS robi lepszą robotę, jeśli chodzi o wsparcie teraz w sumie już wszystkich języków programowania, łącznie z PHP-em. Więc miejmy nadzieję, że doczekamy jakby konkurencji też na tle PHP-owym u innych providerów. Ale nie jest znowu tak różowo. Więc nie wiem, czy korzystaliście z AWS-a ogólnie, ale też ich oferta serverlessowa daje coś takiego, to się jakby daje runtime, gdzie mówicie, ok, tu jest moja aplikacja i wybieracie sobie, ok, ale co to jest aplikacja? I jest taki select, możecie sobie wybrać Go, Node, Python chyba jest, .NET chyba nawet jest, jakieś no, różne języki programowania, niestety na próżno tam szukać PHP. AWS chyba nie lubi zbytnio PHP, z tego co widzę. Ale na szczęście zrobili coś takiego, że można to dodać na własną rękę. Jest to trudniejsze, więc stąd powstały rozwiązania, które mają nam to ułatwić. Jednym z takich rozwiązań jest Brev. Jest to w sumie prosty projekt open source'owy, który robi taką otoczkę, żeby nam trochę ułatwić deployment aplikacji PHP-owych na AWS-a. W tym przypadku, chociaż pewnie jeśli to będzie dostępne u innych providerów, to pewnie też to dodadzą. Więc jak się w ogóle za to zabrać? Bo fajnie było, jeśli nawet teraz chcielibyście to zrobić. Oczywiście najtrudniejszym w tym wszystkim to będzie założenie konta na AWS-ie, wbrew pozorom, bo trzeba wpiąć kartę kredytową, coś tam, coś tam. Brev jest dość prosty i spróbuję wam to udowodnić. Kompozera, więc zakładam już z tych slajdów, że macie konto na AWS-ie, bo niestety to trzeba mieć i to nie jest tematem prezentacji, i że macie zainstalowanego kompozera, co pewnie jest już standardem w świecie PHP-owym. Więc to, co musicie tylko jeszcze zrobić, to zrobić composer require brev, czyli ściągnięcie sobie tego projektu. To jest zależność do waszej aplikacji, ale tutaj warto wspomnieć, że tak naprawdę to jest tylko tool, który lokalnie wam pozwoli wykonywać niektóre komendy, to nie jest, nie wpina się tego w waszą aplikację jako tak, to jest taki powiedzmy tylko skrypt, który powstanie, żeby tą aplikację deployować. Co następnie trzeba wykonać? Tak jak mówiłem, to jest tylko aplikacja CLI, więc prosto z vendorów mamy plik brev, tak, binarkę brevową i możemy sobie wykonać metodę init. Ona tam nam zada jakieś pytania. Jednym z tych odpowiedzi akurat tutaj nie zaprezentowanym jest, jaki typ to jest aplikacja. Czy to jest aplikacja HTTP, czy może to jest terminalowa aplikacja, czy funkcja. Na zdrowie.
I odpalimy sobie ten init, tutaj chyba to jest opcja druga, mówimy, ok, to jest aplikacja HTTP, to sobie tu wybrałem i on generuje nam dwa pliki. Jeden to jest index.php, dokładnie tak jak tutaj jest, po prostu robi hello world. A drugi plik, już bardziej złożony, ale wciąż prosty, to jest całość, to nie jest ucięte, to jest plik serverless YAML. Czym jest serverless to słowo, bo to może być palące, więc od razu spróbuję to wyjaśnić. Jest taki open source'owy projekt, który się nazywa serverless.com, który jest aplikacją, która pozwala właśnie na podstawie takiej konfiguracji deployować naszą aplikację do chmury. No i jak się domyślacie z samej nazwy, jakby ich główny biznes opiera się na serverless versus inne tam deploymenty typu, nie wiem, jakieś tam kontenery czy coś takiego. Więc to zostaje wygenerowane automatycznie i tutaj mamy niektóre takie parametry, których oczywiście jak tylko to chcecie wypróbować, to zostawcie je defaultowe, nie zmieniajcie, to na pewno się uda, ale później oczywiście, jeśli potrzebujecie czegoś więcej, to można je pozmieniać. Ale widzicie, tutaj na przykład jest nazwa aplikacji, która się pojawi w panelu, provider, czyli to już przygotowane, że może kiedyś będzie GCP, może inni providerzy, jakiś region, bo cloudy są w konkretnych regionach, chociaż też nie polecam go na początku zmieniać, pluginy i tak dalej, no i między innymi jaki skrypt się odpali. To może być dość istotne, że odpali się nasz indeks PHP, który został wygenerowany. Jeśli wasza aplikacja ma app PHP, to trzeba to tu zmienić. I jedna jeszcze ciekawa funkcja, w sensie ciekawy parametr, który pewnie trzeba wyjaśnić, to jest, jak to w ogóle zadziała. To zaraz jeszcze to poruszę, ale tutaj jest właśnie layer, który tak naprawdę umożliwia użycie konkretnej wersji PHP. Tu jest PHP 7.3. FPM-owy, bo mamy aplikację HTTP. Więc wykonałem już dwie komendy, wykonuję trzecią, serverless deploy, oszukałem was, czyli musimy mieć kompozera, konta AWS-owe i zainstalowany pakiet serverless. To jest paczka npm-owa, więc dość łatwo ją zainstalować i podać credentiale do AWS-a i robimy serverless deploy i już, to tyle tak naprawdę. Dostajemy adres URL, ta komenda nam to zwróci i możemy sobie na niego wejść i zobaczyć naszą stronę Hello World. Wiem, że przykład jest dość trywialny, ale nie chcę się zagłębiać w jakieś tam bardziej skomplikowane, ale tak naprawdę to jest aplikacja, która, jeśli nikt na ten adres nie wchodzi, nic was nie kosztuje. Każde wywołanie kosztuje was jakieś śmieszne pieniądze, jeśli chodzi o nawet w sensie milion requestów, to wciąż będą jakieś niewielkie kwoty, która skaluje się praktycznie w nieskończoność, w sensie z każdym ruchem oni po prostu sami to skalują i nie musicie jej utrzymywać, tak? Więc to nawet nie jest tylko, często jest to porównywane do takiego, ok, no mam dużą skalę i chciałbym mieć serverless, ale właśnie nawet do małych aplikacji czy mikroserwisów to może być przydatne, gdzie nawet najmniejszy serwer za 5 dolców DigitalOcean może być za dużo, więc lepiej z tego skorzystać, bo na przykład zapłaci się zero. No ale dobra, zmieńmy tą aplikację. Dodajmy tam PHP Info, żeby zobaczyć, bo pewnie mogło to być oszukane na tym slajdzie, tak? Zdajemy PHP Info, znowu robimy serverless deploy, no i widzimy, że faktycznie wypluło się PHP Info, akurat tutaj wersja 7.3.7, można mieć nowsze, w sumie można mieć jakiekolwiek. Teraz chwilę wam pokażę, jak to wygląda od strony AWS-a w panelu, w sensie ja tylko wykonywałem te komendy, które wam pokazywałem, a jak wejdziemy sobie, zalogujemy się do panelu, to widzimy, co on tak naprawdę zrobi pod spodem. No i to jest to, co robi tak naprawdę ta aplikacja serverless do deploymentu, więc ona między innymi nam tworzy aplikację AppDev, ustawia wszystkie rzeczy w CloudFormation. CloudFormation z kolei, nie chcę wchodzić tak w szczegóły, ale to jest jakby taki AWS-owy byt, który potrafi spiąć wiele usług ze sobą. Trochę taki Terraform AWS-owy, nie wiem, czy słyszeliście o Terraformie, już było kilka razy poruszane dzisiaj chyba na kilku prezentacjach. W każdym razie to jest ich taka wersja tego, która upraszcza po prostu rzeczy, bo jak coś się usunie, to oni to potrafią te zależności znowu ze sobą połączyć. To, co tutaj jest ciekawe i to, co zwykle, po co w ogóle to jest potrzebne, bo moglibyście to wejść do tego panelu po prostu bez tego, co mówiłem wcześniej i kliknąć sobie tutaj na ten guzik Create Function. No i on wam wtedy powie, ok, daj mi kod i wybierz jaki runtime. No ale właśnie nie znajdziecie tam PHP, więc to, co trzeba tu zrobić, to mieć customowy runtime i to tu widać, tak? Jest runtime, custom runtime, więc on nawet nie wie, co to jest, bo nie obsługuje tego natywnie. No ale my to mamy wgrane. Sama Lambda to jest właśnie już sama część uruchamiania takiej aplikacji w AWS-ie serverlessowej. No i tu też widzimy, że jest to nasza aplikacja, że API Gateway, w sensie, że po prostu HTTP request potrafi ją striggerować i tam nawet są jakieś logi automatyczne, których też dostajemy za darmo, w sensie wpakowane. Jakaś wersja tego layera, akurat tutaj 10, udostępniana akurat przez Brev, więc nie musieliśmy tego sami robić.
Co jeszcze można robić? Wspomniałem o tym, że na początku, jak mówimy init, to on nas pyta, co to jest za aplikacja, w sensie, czy to jest HTTP, czy może to jest CLI, czy właśnie jeszcze funkcja. Jakby funkcja CLI to jakby jest mylące. Jest koncept taki, że nie zawsze to, co nasz PHP zrobi, musi być wywołane przez jakiś request. Może to być na przykład odpowiedź na jakiś event, tak? Czy na przykład, nie wiem, coś wpadło na kolejkę, no to wtedy coś zrób. Nie trzeba wtedy triggerować request HTTP, tylko można odpalić sobie funkcję. No ja sobie tutaj taką funkcję dodaję. Korzystam akurat lokalnie, wywołuję tą funkcję. Można oczywiście to zapiąć na różne eventy, ale żeby było prościej. I mówię, serverless invoke. Funkcję, którą nazwałem bardzo oryginalnie function. No i ona znowu zwraca nasz przykład hello world. I tutaj jeśli sobie jeszcze zrobimy taki output bardziej no, opisowy, to widać też każdy request ma swojego ID-ka. Widzimy ile to trwało, czyli 14 milisekund. I tak jesteśmy chargowani za każde 100, więc to akurat jest, też trzeba na to zwracać uwagę. Mieliśmy instancję, która miała 1 GB RAM-u, a użyliśmy 67. Funkcja jak wygląda, taka serverlessowa, jakbyśmy ją chcieli napisać, to mniej więcej tak, czyli mamy po prostu jakiś tam kompozer i funkcja lambda, która będzie wywołana. Jak widzicie, tutaj jest return i parametr. Jeśli parametru nie ma, to jest domyślnie world. Więc znowu, żeby udowodnić, że to nie są jakieś wymyślone slajdy, to możemy ją sobie wywołać z parametrem, czyli na przykład phpConPoland i ta funkcja nam wtedy zwróci hello phpConPoland i to się oczywiście wszystko uruchomiło w cloudzie. To były bardzo proste przykłady, celowo, w sensie, bo co wy tam chcecie wyhostować, to już jest oddzielna bajka i pewnie dużo można rzeczy tam no, dostosować, jak chcecie sobie rzeczy hostować. No ale jedno z większych pytań jest zwykle, ok, mogę taką dużą aplikację typu Symfony wyhostować? Jak najbardziej. To jest Symfony 4.2 uruchomione na serverlessie. Jak najbardziej to działa. Na końcu jeszcze sobie przejdę do takiego, kiedy może nie warto albo jest ryzykowne, może to nie zadziałać, bo jednak środowisko serverlessowe trochę inaczej działa i czasami coś po prostu taka typowa aplikacja może się wysypać. Ale zanim to zrobię, to jeszcze trochę o ograniczeniach takiego serverless. Jest coś takiego jak cold starts i tutaj jakby chcę o tym głośno powiedzieć, bo jest to dość istotne, bo nie, to może być jakby tym warunkiem, czy wasza aplikacja w ogóle się nadaje na serverless, czy nie. Cold start w skrócie polega na tym, że jak my wysyłamy funkcję do AWS-a czy do jakiegokolwiek providera w przyszłości, no to oni po prostu sobie to gdzieś zapisują na dysku, no ale my płacimy za każdy request, więc oni też nie uruchamiają tego, bo ich by to kosztowało. Więc pierwsze wywołanie tej funkcji tak naprawdę buduje dopiero ten obraz i dopiero to jest dostępne. I oni to za chwilę pewnie ubiją, to już jest jakby w zależności od providera. Więc to się nazywa cold start, czyli kiedy ten pierwszy raz jest z dysku szczytany i tak naprawdę powstaje nasz kod na jakimś tam kontenerze. No i niestety to zajmuje czas, to jest dość oczywiste. I tutaj w zależności od tego, po pierwsze, jaką sobie tą moc tego serverless wybierzemy, bo też trzeba sobie zdeklarować, to jest na poziomie RAM-u deklarowane, zajmuje to mniej lub więcej, bo też dostajemy po prostu więcej CPU albo mniej, proporcjonalnie. No i w zależności od aplikacji macie tutaj różne statystyki. Jeden z takich, no, najmniejsza instancja i zwykła funkcja HTTP, 345 milisekund, sporo ogólnie jak na request HTTP. Symfona akurat bardzo wysoko, jeśli sobie nawet patrzycie na pierwszy, na przykład 128 mega RAM-u i 5 sekund, no to jest cała wieczność, ale tu akurat to wynika z tego, że cache symfoniowy nie jest rzucany, nie jest rozgrzewany podczas stawiania tego cold startu, więc można to jeszcze zoptymalizować i chyba są plany na to. Ale jak już to nie jest, powiedzmy, jakimś problemem, albo ten pierwszy request potraficie sobie jakoś rozgrzać, to później czasy są całkiem fajne. Czyli na przykład już weźmy teraz najmocniejsze instancje, czyli 2 giga RAM-u, funkcja HTTP, PHP-owa, milisekunda. Czyli taki czas, jak dostaniecie na typowym serwerze VPS, nie ma tak naprawdę żadnego narzutu. Jest to taki sam czas, na przykład miałem tutaj, uruchamiałem coś podobnego na DigitalOcean, na instancji 512 mega i zajmowało to 1 milisekundę i tutaj jest ten sam czas, tak? W sensie na tej małej jest 10, ale tutaj jest znowu do końca 1 milisekunda, więc jest taki sam czas. Aplikacja symfoniowa na DigitalOcean się wykonuje w 6 milisekund, to tutaj jest nawet szybciej. Tak, mamy 4 od 512 w górę. Tak jak mówiłem, dostajemy proporcjonalnie do RAM-u, w sensie te wartości na górze to jest ilość megabajtów RAM-u. Dostajemy proporcjonalnie więcej też innych zasobów, między innymi CPU.
Więc na przykład w każdym wydaniu PHP takim jako języka macie taki skrypt bench PHP, który jest używany, żeby porównywać wersje PHP między sobą. To jest taki benchmark między wersjami języka. Można go sobie oczywiście wykonać lokalnie. No i widzicie tutaj czasy na serverless, ile one wynoszą, łącznego czasu. Uruchamiałem to sobie też na DigitalOcean i zajmowało to 1,3 sekundy, czyli gdzieś pomiędzy, wyjątkowo bliżej tej instancji 512, a tutaj na moim laptopie to zajmowało 0,8, tak? Czyli tak naprawdę jest no gdzieś tutaj bliżej, tak? Tych wartości. Więc można powiedzieć, że performance taki już później po rozgrzaniu jest całkiem przyzwoity. Wspomniałem o tym, że powiem jak, gdzie, kiedy tego używać, kiedy nie. Robiłem już tę prezentację kilka razy i tu było dużo więcej pomarańczowych i czerwonych kropek, bo jeszcze jakiś czas temu było dużo problemów związanych z serverless. Przede wszystkim one wynikały nie tylko z cold start aplikacji, ale też stawiania sieci, czyli wszędzie, gdzie chcieliśmy mieć bazę danych, on tak naprawdę przy każdym wywołaniu musiał nam tą sieć połączyć, co było mega kosztowne i no miało po prostu gigantyczny wpływ na wydajność tej aplikacji. Poprawili to właśnie, więc już nie ma tego problemu i tak naprawdę zostało kilka tak naprawdę problemów przy aplikacjach typu serverless, które nawet nie mają wpływu, tak jak to widzicie, kolumny simplicity, performance i reliability, no to performance, w sensie dwie ostatnie kolumny tak naprawdę są zawsze albo zwykle zielone. Simplicity wynika bardziej z braku dokumentacji, czyli można to zrobić, ale trzeba trochę się bardziej nakombinować. Czyli na przykład w Cronach no nie ma jakichś łatwych na razie dokumentacji, jak to zrobić w Symfony, jak to zrobić w Laravelu, po prostu jak to łatwo wpiąć, bo trzeba wejść w CloudWatch, a coś tam, nie jest to taki typowy Cron na serwerze. Więc jest trochę trudniej, ale oczywiście jak już ta dokumentacja zostanie dodana, no to jest to możliwe, jak najbardziej można to zrobić. Jeśli chodzi o aplikacje takie typowe API, które nie mają w ogóle jakiejś bazy danych pod sobą, no to poza cold startem, o którym mówiłem wcześniej, czyli w pierwszym requestie, no to w ogóle nie ma, jak najbardziej serverless jest świetnym kandydatem. Odkąd naprawili właśnie ten czas oczekiwania na zbudowanie wewnętrznej sieci, można też jak najbardziej używać API z bazami danych typu MySQL czy Postgres, tymi hostowanymi przez AWS-a. Proste strony, w sensie, które sami zrobiliście, jak najbardziej. Jest też już dokumentacja dodana, jak hostować pliki statyczne oddzielnie, bo oczywiście nie chce się je puszczać przez funkcję za to płacić, tylko trzeba je zrzucić na CDN-a i serwować statycznie, a PHP wywoływać dynamicznie, bo za to płacicie, no to trochę bez sensu. I wydajność, i koszty są po prostu mniejsze. Tak samo strony z bazą danych, jak najbardziej. Legacy, no tutaj może być różnie. Tutaj tak naprawdę główny problem polega na tym, że są aplikacje typu, nie znam aż tak WordPressa, ale wyobrażam sobie, że czasami gdzieś tam się jeszcze trafiają jakieś globalne, zmienne, z geta czytanie danych i tak dalej. Przez to, że serverless tak naprawdę nie jest typową aplikacją HTTP, to te parametry na wejściu są konwertowane, żeby wyglądały podobnie, ale nie zawsze się zachowują identycznie, więc one po prostu mogą się sypnąć, że tak powiem. Więc tu trzeba uważać. Oczywiście jeśli macie pokrycie testami funkcjonalnymi, czy jakimiś nawet na wyższym poziomie, to i wszystko przejdzie, to jak najbardziej, ale po prostu pewnie nie byłby to pierwszy kandydat, jeśli bym coś przynosił, ale uchromaliśmy niektóre aplikacje w serverlessie i działają całkiem fajnie. Teraz tak, tam na początku pokazywałem wam, że jest coś takiego jak Layer. To jest właśnie ta warstwa, którą dostarcza Brev jako taki, jako open source'owy projekt, żeby wam po prostu ułatwić życie. Na szczęście w AWS-ie można je współdzielić, więc wystarczy wkleić czyjegoś stringa tej warstwy i można go używać. To jest po prostu ktoś, kto skompilował, tak jak trochę Docker name i wklejamy do siebie i używamy. Ale oczywiście oni to skompilowali w jakiś sposób, dodali sobie, nie wiem, extension GD, MySQL czy jakieś inne extensiony, ale na przykład jak macie jakieś nietypowe, korzystacie z Redisa albo w ogóle jakichś takich, nie wiem, dziwadeł, no to nie będzie ich w runtime i po prostu wasza aplikacja nie zadziała. To nie znaczy, że nie możecie używać serverless, po prostu to oznacza, że musicie jeszcze jeden krok zrobić i sami skompilować swój layer. To nie jest trudne, bo są gotowe obrazy Dockera, można je tutaj podejrzeć. No i to się sprowadza do tego, że po prostu przy kompilowaniu PHP trzeba jeszcze sobie dodać swój extension, który chcecie, tak, cokolwiek budujecie, więc trochę to wygląda podobnie do budowania obrazów dockerowych, czy nawet, jak się nazywa ten, zapomniałem nazwę, no ale w każdym razie do budowania obrazów PHP-owych. Więc macie tutaj gotowy obraz Dockera, który możecie rozszerzyć i taką warstwę sobie generujecie na swoim koncie i ją wpinacie. Możecie też podzielić z kimś, żeby sobie tego współużyć. Ktoś korzysta z Laravela? Śmiało, to... Okej, niestety. Nie, widzę, że nawet sporo osób.
Nie, jak widzicie, obstawiałem, że mniej więcej 30%. Może aż tak nie trafiłem, ale myślę w sensie, że może wam się to przydać. Więc Laravel wypuścił coś swojego pod serverless. Dla mnie to jest o tyle istotne, że widać, że też tak duży framework dostrzega potencjał i chce to jeszcze ułatwić. Oni mieli coś takiego wcześniej, to się chyba nazywało Forge, czy coś takiego, taki do hostingu bardziej platforma. Więc to jest powiedzmy druga wersja tego, która nie korzysta już z serwerów takich EC2 i cloudowych, tylko właśnie opiera się na serverless i robi wam tą otoczkę jakby łatwiejszą. Więc hostowanie aplikacji Laravela na Vapor jest dużo łatwiejsze, bo jest zbudowane już w Laravela. W najnowszej wersji oni po prostu dali wsparcie, poprawili wszystkie rzeczy, które by nie działały w środowisku serverlessowym. No i zajmują się też całą tą resztą, czyli dostajecie na przykład taki panel i można sobie stworzyć sieci, można sobie stworzyć bazy danych, tutaj po lewej stronie to widać, czy jakieś cache, domeny. Tam jest też dużo fajnych innych funkcji, które jakbyście sami sobie hostowali, pewnie będzie was kosztowało sporo czasu. Na przykład można mieć kilka adresów do produkcji, czyli powiedzmy taki, że wasza domena to jest example.com, można mieć taki roboczy i example.com jest na przykład w trybie maintenance, a wasza produkcja jest widoczna dla was pod innym adresem, więc oni mają takie rzeczy wbudowane, czy nawet brancze, tak? Czyli możecie mieć swoją aplikację na kilku branchach i po prostu wszystkie mogą być dostępne online, z kopią bazy i tak dalej, więc oni to fajnie ogrywają. No znowu się sprowadza do stworzenia konta w AWS-ie, bo to jest tylko, to jest płatna nakładka oczywiście, ale bazują na waszym koncie AWS-owym, więc podaje się im klucze, i to jest wasze rozliczenie z AWS-em, a oni tylko sobie biorą za dostęp do swojego produktu. Tak, jakiś tam, już nawet nie pamiętam, jakiś cennik. Ale w miarę rozsądny, jeśli byście faktycznie produkcję tam hostowali. Więc to jest fajne, mam nadzieję, że Symfony też coś takiego doda, albo inni prowajderzy, bo no, ułatwia to po prostu operowanie, czy deploymentem takich aplikacji. Teraz jeszcze takie success story, aplikacji, które mówiłem o tym, że już kilka aplikacji mi też się udało postawić w serverless i faktycznie fajnie działają, ale ciężko je w sumie pokazać czasami, więc jednym z takich projektów, które można pokazać, jest PrettyCI. PrettyCI jest dość prostym serwisem i był stworzony jeszcze zanim serverless powstał, w sensie zanim to było na serverless i była to po prostu aplikacja, która wam pozwala wpiąć każdy pull request, taki check na cold style PHP-owy, tak? Czyli mówi wam, OK, to jest zgodne z naszymi zasadami albo nie. W chmurze po prostu, jako usługa. No i jak to działało, to chyba nawet było hostowane na DigitalOcean wcześniej. No i jak im więcej klientów było, tym większe maszyny sobie musiał stawiać workerowe. Każdy push od GitHuba dostał notyfikację na kolejkę, to było sprawdzane i zwracane, no ale trzeba było tym zarządzać, tak? I to skalować. I ta aplikacja nawet miała jakąś tam jakieś zainteresowanie od użytkowników, ale autorem tej aplikacji jest autor Brefa, więc on później się na własne potrzeby stworzył Brefa, no i stwierdził, okej, no to może przepiszę swoją aplikację też na serverless, no i mówi, że tam to była jedna z lepszych decyzji, bo to jest typowa aplikacja, która ma obsłużyć konkretny request jednym requestem serverlessowym, więc on dokładnie może sobie policzyć, ile go to kosztuje. Nie martwi się w ogóle skalowaniem, a jeszcze fantastyczne jest to, przez to, że to jest kod, który on faktycznie musi uruchomić. Dzisiaj też była fajna prelekcja odnośnie jakichś takich, no, gdzie można sobie coś wstrzyknąć, tak? Jakieś execution i tak dalej. Więc jeśli by to miał na swoim serwerze, mógłby może dostać się do czyjegoś kodu, a tutaj każda funkcja serverless jest odizolowana, więc nawet nie ma takiej możliwości, więc jeszcze miał na dodatek izolację. Więc mniej więcej wcześniej to tak wyglądało. Sobie tak shared request z GitHuba, w sensie push do GitHuba, webhook do ich API. To się zapisywało w bazie czy w jakiejś kolejce i worker to przerabiał i wrzucał z powrotem, czy to się jakby style są, w sensie kod jest dobrze napisany, czy nie, spełnia reguły, które tam zdefiniowaliśmy i po prostu aktualizował status na GitHubie. Nie wiem, czy używać GitHuba do pull requestów, ale jakby tam taka ikonka jest i wszystkie testy muszą przejść. Jak to później wyglądało? I używaliśmy akurat też PrettyCI w projektach PHP-owych. Jest to po przepisaniu na serverless tak szybkie, że nie wiem, ja mówię znowu, jeśli korzystacie z GitHuba, to pewnie mniej więcej będziecie wiedzieć, o czym mówię. Jak macie stworzony pull request, w sensie, nie, jesteście na branchu i klikacie przycisk Create Pull Request, no to z brancha jakiegoś, to zanim was przeniesie na tą stronę takiego podsumowania, PrettyCI już było na zielono. Czyli oni zdążyli to zrobić w trakcie waszego przekierowania. To było niesamowite, bo to po prostu zawsze było gotowe, a wszystkie inne CI to dopiero właśnie kropka się zapalała, no dobra, to ja powoli startuję, idź na kawę i wróć później, tak? Więc to naprawdę im ułatwiło
skalowanie tej strony i no i tak naprawdę nie przejmowanie się czy security, czy właśnie skalowaniem tej aplikacji. I to tyle, ale jest czas na pytania. Mam jeszcze kilka slajdów dodatkowych, jeśli będą pytania na ten temat, żeby je zwizualizować, ale mamy jeszcze 10 minut z mojego wynika, więc śmiało. Chyba mogę nawet tym rzucać. Test, test. Nie wiem, z którego mikrofonu dać. Chcesz? To jeszcze tam później rzuć. Czy korzystając z Brefa mogę lokalnie uruchomić sobie swój skrypt, zanim go deployuję na produkcję? Słabo było słychać, ale tak, czy można lokalnie uruchomić sobie serverlessowy tak. kod, tak? Tak jakby zasymulować lokalnie. Można. Jest, nie mam akurat slajdu do tego, sorry. Jakby AWS ma swoją usługę, no w skrócie SAM ona się nazywa, i to jest środowisko, które tak naprawdę te obrazy, które tam są uruchamiane, dockerowe tak naprawdę, w chmurze, oni też ci je dają lokalnie, kopię tego, to się nazywa Amazon Linux. I to jest właśnie taki SAM, potrafi go ściągnąć lokalnie i uruchomić po prostu lokalnie w tym samym środowisku, bardzo zbliżonym do tego, co się dzieje w chmurze. Mogę drugie? Znowu nie słyszałem pytania. Czy mogę drugie pytanie? Śmiało. Z zależności kompozera, kiedy są instalowane, czy to lokalnie, jeśli lokalnie, to czy właśnie w tym środowisku mogę sobie, w tym samym, co będzie na produkcji? To, co tu pokazałem na slajdach, faktycznie było uproszczeniem tego, bo on, tak naprawdę ten skrypt, jeśli robię serverless deploy, to on pakuje to, co mam w aktualnym katalogu, do zipa, bo to nawet tak to podsumowanie działa, wysyła do S3 i stamtąd się bierze kod. Więc jeśli to zrobiliście Composer install i to macie te zależności devowe, no, których oczywiście nie powinno być, bo zajmują więcej, więc wolniej się będą wykonywały, a może są nawet takie side effecty. Więc tak naprawdę to, co powinien przy każdym deployem zrobić, to zrobić Composer install, no bez, nie w środowisku devowym, czyli produkcyjnym, to spakować i wysłać. Więc tak naprawdę zalecane jest pójście albo w continuous deployment, czyli zapięcie tego automatycznie, czyli bardziej, że to twoje CI wysyła kod do serverless, niż ty lokalnie, co ma pewnie większy sens, bo możesz sobie zautomatyzować. A jeśli tego nie chcesz robić, no to może w oddzielnym katalogu i chyba, ale tutaj nie używałem tego. Wydaje mi się, że już jest flaga, która przesuwa to do katalogu tymczasowego, żeby zrobić to, o czym mówisz, ale nie jestem na 100% pewien. Tak, mam 30% pewności. Czyli skoro vendory, to i też rozgrzany cache mógłbym od razu deployować. Cache można rozgrzewać jak najbardziej, więc kompozerowy jest rozgrzany, ale na przykład symfoniowy jeszcze nie, więc oni to muszą powpinać. To jest, ale to jest bardzo takie jakby framework dependent, tak? Więc po prostu nad tym pracują. To jeszcze ostatnie pytanie. PHP-owe rozszerzenia. Jakieś, czy są z defaultu jakieś, czy mogę sobie wybrać AMPQ, no cokolwiek. O tym już mówiłem, chcę. O tym już mówiłem. Są jakieś tak, domyślne. Przepraszam, byłem siku. Okej. Okej, no to nie będę. W skrócie nie jest kilka standardowych. Jeśli potrzebujesz customowe, to musisz sobie sam skompilować swój layer na podstawie obrazów dockerowych. Dziękuję. Prawie zabiłeś mi kolegę. Hopie. Policzymy się za chwilę. Ja mam takie pytanie na temat cold startów. Jak często są wykonywane? Po jakim czasie, jeżeli są faktycznie, wiesz, nie wiem, nie requestujemy do naszej aplikacji przez 2 godziny i wtedy pojawia się kolejny cold start, jak to wygląda? Okej. Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie ma tego jawnie podanych w dokumentacji AWS-a, bo oni też sobie to pozwalają zmieniać, co im się bardziej kalkuluje, czy jakby gdzie widzą optymalizację, tak? Bo oczywiście jeśli oni, ty płacisz tylko za czas wykonywania, to jest ważne, czyli nawet jeśli oni rozgrzewają cię 5 sekund, a twój skrypt działa 50 milisekund, to zapłacisz za 100 akurat, bo zawsze wyrównują do pełnych 100. Ale to ich kosztuje rozgrzanie, więc czasami im się opłaci trzymać twój kontener, bo jeszcze wróci z requestem. Więc ten czas bardziej można sprawdzać i kiedyś wynosił chyba około godziny, że ten kontener się nie kładł i mogłeś kolejne requesty, wszystkie były rozgrzane. Teraz to chyba obniżali, myślę, że ze względu na oszczędności po prostu, że im się statystycznie to nie zgadzało. Robiłem taki test, na przykład to jest skrypt, oczywiście uruchomiony po prostu w pętli, 100 requestów i jak tutaj widzisz na opcache'u, jeden był misem, bo to był cold start i wszystkie 99 pozostałych trafiło na rozgrzany cache, tak, na rozgrzaną maszynę, na tą samą, tak naprawdę nawet IP adres się zgadzał. Spoko, dzięki. Czy używasz tego produkcyjnie i w jakiej skali?
Pytanie z tego wynika, że no, jak tak sobie słucham, to moim zdaniem to jest takie trochę jakby za dużo zależności jest. Trochę jest od NPM-a, trochę jest BREF i nie ma oficjalnego wsparcia, więc jakbym coś takiego poważniejszego na tym postawił, to miałbym wątpliwość, czy nagle Amazon coś zmieni i będę trochę no, daleko od tego, co bym chciał. Przestanie mi działać usługa i no, nie dam rady tego wszystkiego poskładać. Na początku mnie to nie interesowało, bo bym postawił coś gotowego, a potem no, jednak musiałbym na szybko coś przepisywać. Znaczy, jeśli chodzi o... czy używam tego na produkcji? Obecnie nie, ponieważ pracuję w firmie Elastic, która szczerze mówiąc ma mało wspólnego z PHP-em, więc nie używam serwisu obecnie w produkcji, ale jak najbardziej uważam, że się nadaje do używania w produkcji, bo jakby jeśli ci jeden request zadziała, w sensie powiedzmy, że to jest faktycznie wkładasz jedną funkcję, która robi jedną rzecz i to działa, bo nie masz problemu, nie wiem, z legacy jakimiś parametrami, to jest powtarzalne, to nie ma tak, że drugi request, a może się nie uda, to zawsze się uda, bo jakby jak już raz działa, to jest po prostu ten sam kontener, ta sama warstwa i nie może się nie udać. Raczej też nie spodziewam się, żeby nagle ci te warstwy usunęli, w sensie, bo to są twoje, skompilowane, więc tak naprawdę no może nie stawiałbym wszystkiego na to z dnia na dzień, ale jeśli jakąś część możesz wyjąć i to ci pozwoli zaoszczędzić albo pieniądze, albo po prostu skalę jakąś obsłużyć, to jak najbardziej bym spróbował. No właśnie, bo wspomniałeś o pieniądzach tak naprawdę. Kiedy się właśnie opłaca? Kiedy jest moment, kiedy powinniśmy myśleć o serverlessie, na przykład w kontekście wyciągnięcia jakiegoś kontenera, który nam działa i robi jakieś, nie wiem, cykliczne zapytanka, coś tam nam mieli, wiesz, jakiegoś krona. Kiedy to się staje opłacalne? Czy to jest w ogóle jakoś w jakiś sposób do policzenia? Bo wiesz, często spotykamy się z takim pytaniem, a co nam to da, jeżeli wdrożymy ten serwis, tamten dziesiąty na serverlessa i jak odpowiedzieć biznesowi wtedy? Jak to liczyć? Znaczy policzyć się, jeśli masz istniejący serwis i znasz jego koszta, bo masz, nie wiem, kilka serwerów workerowych, powiedzmy kolejkę, bla, 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 jakieś coś, co się na to składa i znasz ilość requestów, które obsługujesz, to łatwo to przeliczyć, bo po prostu wiesz, ile milisekund się wykonują i sobie to wrzucasz w kalkulator, widzisz, ile zapłacisz, tak? Więc to jest dość łatwe do policzenia. Gorzej pewnie jest, jeśli masz projekt i teraz, gdzie go hostować, serwis, czy może tradycyjnie, tak? Powiedzmy, że jeśli masz taki workload, jeśli masz w ogóle wykresy CPU, powiedzmy, i jak sobie weźmiesz 100% tego wykresu i większość takiego zarysowanego obszaru jest użyta, to się serverless nie opłaci, bo ty zwykle wykorzystujesz moc serwera. Jeśli on jednak jest zwykle na 10% albo może nawet mniej, albo ma tylko spike w ciągu jednego dnia, do którego musisz dobić na wyższą instancję, no to jak najbardziej serverless będzie dobrym rozwiązaniem, tak? No więc to bardzo zależy. Myślę, że po prostu warto przetestować na małym czymś. Nawet mówię, jeśli już jesteście w AWS-ie, to też można łatwo, akurat jeśli używacie całego, powiedzmy, całej otoczki, czyli między innymi load balancerów ich, to można konkretnie jeden endpoint sobie przetknąć, tak, aplikacji. To nie musi być cała aplikacja, jeden konkretny adres i zobacz po prostu, jak ci to wyjdzie. Ale myślę, że wiele scenariuszów jednak nawet po pierwsze, przy dużych aplikacjach, które mają duży ruch, czasami to się może opłacić, po prostu ta nieprzewidywalność jest dość istotna, a przy mikroserwisach, gdzie czasami jest tak, że musisz mieć co najmniej dwa serwery, no bo żeby obsłużyć, powiedzmy, że coś padnie, w najmniejszej instancji chcesz mieć izolację, więc nie trzymasz dwóch aplikacji na jednym, to nawet jak on kosztuje 5 dolców, to się może okazać, że tego się robi za dużo, tak? A ty za swój serverless nie zapłacisz niczego, tak? Na przykład w określonym tam czasie, więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego mówię, nie zachęcam, żeby wszystko tam przenieść, ale dla niektórych scenariuszy to jest po prostu no, mega, tak? Jakby. Znaczy podsumowując, to przede wszystkim mierzyć. Jeżeli mierzymy, to jesteśmy w stanie mieć jakieś statystyki i te statystyki przekładać de facto już na jakieś zakładałem, koszty. Że coś takiego robicie, ale tak, trzeba mierzyć. No nie do końca, okay. Wiesz. Tak, to trzeba zmierzyć, tak. Może być to zwykły ruch CPU, tak jak jeśli jesteście w AWS-ie, no to widać go na wykresie. RAM-u niestety nie raportuje AWS, więc no, ciężko. Raportuje, tylko trzeba na CloudWatchu tam doinstalować jedną rzecz. No ale ręcznie, nie raportuje by default, tak. Jeszcze jakieś pytania? Kiedy kolacja? Okej, no to już. To dzięki wielkie.